Witam was wszystkich, z tej strony to ja, Hudson Maverick. Witam się już tak po raz kolejny w taki sam sposób, co nie jest za dobre, ale jakoś nie potrafię zmienić tego mojego przywitania. Już tak przyzwyczaiłem się i mówię cały czas, za każdym razem dokładnie to samo. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, ale w sumie who cares, to jest tylko i wyłącznie przywitanie się. Ale tak, miesiąc temu, gdy pojawiła się gala PWG Sold Our Soul to Rock and Roll, nie zrobiłem podsumowania. Galę obejrzałem, gala mi się straszliwie podobała, starcie Kyle'a O'Reilly'ego z Adamem Cole'em było świetne, no i parę oczywiście też innych starć mi się straszliwie podobało, Chuck Taylor i Trent po prostu, kontra Candice LeRae i Joey Ryan, to było też cholernie śmieszne, cholernie dobre. No ale wtedy nie zrobiłem tego podsumowania, powodem było brak czasu i w sumie wtedy chyba też miałem taką przerwę od nagrywania filmów na YouTube, od nagrywania podsumowań ogólnie na YouTube, raczej no podsumowań innych rzeczy, bo w sumie wyszło na to, że i tak dosyć szybko do typera i podsumowania gali WWE wróciłem. Ale nie mówimy teraz o WWE, mówimy o PWG. No ale postanowiłem sobie teraz opisać co nieco, zrobić jakieś tam notatki odnośnie gali 11, która się pojawiła w sumie dwa dni temu. Dosyć szybko, wczoraj ją obejrzałem całą, całe te trzy godziny, bum bum. No i przyznać wam się muszę szczerze, że na początku było dosyć dziwnie. Na początku mi się to za bardzo nie podobało i no czułem taki lekki niedosyt. Nawet myślałem o tym, czy by czasem nie obejrzeć jeszcze raz tej poprzedniej gali i nie zrobić z niej podsumowania. To nie jest niemożliwe, bo bardzo prawdopodobne jest to, że tam w przyszłym tygodniu czy w tym tygodniu obejrzę tamtą galę i zrobię sobie jakieś notateczki i zrobię jakieś podsumowanie, ale to też zależy w sumie od was, czy byście chcieli takie podsumowanie z gali poprzedniej od PWG. I wiecie, ja każde PWG jestem w stanie obejrzeć, bo uwielbiam tę federację, no ale po prostu wtedy był taki moment, gdzie chciałem to tylko i wyłącznie obejrzeć, a dopiero potem jeden z widzów na Twitterze mi napisał, czy zrobię z tego podsumowanie. Ja już byłem po dłuższym czasie od momentu, kiedy obejrzałem tą galę i tak myślałem sobie, cholera, może to obejrzę, ale potem przyszedł Climax, przyszły jakieś takie różnego typu pierdoły i w sumie nie miałem czasu na to PWG. I jakoś to tak, no zapomniałem po prostu i przeszło mi to gdzieś tam w otchłani. No ale teraz pojawiła się gala 11, no i postanowiłem, że to muszę obejrzeć od razu, jak najszybciej, no i to muszę też podsumować. Ogólnie następną galą będzie Battle of Los Angeles, czyli turniej, którego zwycięzca będzie mógł zmierzyć się z mistrzem, o mistrzostwo, oho, żeby nie było. Battle of Los Angeles będzie trwał 3 dni, więc wow, czeka nas naprawdę cały weekend, więcej niż weekend cudownego wrestlingu. Tyle, że, znaczy ja też jeszcze nie wiem, jak zrobić to podsumowanie, czy po prostu podzielić to na 3 odcinki, prawdopodobnie tak zrobię, czy też właśnie wszystko wrzucić do jednego odcinka. No bo nie zapominajcie, że jeżeli pojawią się rzeczywiście 3 dni po 3 godziny, to jest 9 godzin wrestlingu. No w jeden dzień tego nie jestem w stanie obejrzeć, nawet jakbym bardzo chciał. Najprawdopodobniej po prostu zrobię tak, że obejrzę pierwszy dzień, zrobię podsumowanie, obejrzę drugi dzień, zrobię podsumowanie, no i obejrzę ostatecznie trzeci dzień i z niego też zrobię podsumowanie. Też ciekawy ruch ze strony PWG, że postanowili zrobić 3-dniowy turniej. No i każdego z was zachęcam do zapoznania się z ludźmi, którzy w ogóle trafią do tego turnieju, bo znajdą się tam takie osoby jak Kazarian, Christopher Daniels, Bobby Fish, kto tam jeszcze był, Kenny Omega z tego, co tam wtedy czytałem, chyba, chociaż nie jestem pewny na 100%. Jeszcze tam paru takich, AJ Styles się chyba pojawi, co bardzo, bardzo mnie ucieszyło. Chociaż mogę się tutaj mylić, bo ja przed chwilą nagrywałem podsumowanie Climaxa, które najprawdopodobniej wrzucę dopiero w poniedziałek, bo ja nie jestem zadowolony z tego podsumowania Climaxa w ogóle.
No wyszło to tak sobie, muszę wam przyznać, i nie jestem z tego za bardzo zadowolony, dlatego chyba podsumowanie Gali 11, na które najprawdopodobniej niektórzy czekają, wrzucę wcześniej, czyli dzisiaj, bo dzisiaj jest chyba sobota, raczej no, ja to nagrywam jeszcze w piątek, ale wrzucę to w sobotę. Więc będziecie mogli troszkę tamtego mojego pieprzenia o tym posłuchać. No a poza tym, no gala PWG jest zdecydowanie lepsza od jakiejkolwiek innej gali na świecie. Więc dla PWG zawsze znajdę czas. Może nie tak, jak już mówiłem, 9 godzin w ciągu jednego dnia, ale 3 godzinki dziennie na luzie, na spokojnie sobie powinienem z tym wtedy poradzić. Dobra, to przejdźmy chyba do podsumowywania tej gali. 11, czyli 11 lat działalności PWG. Kto by pomyślał, ludziska, że 11 lat PWG, 11 lat najlepszego wrestlingu na świecie, można powiedzieć, najciekawszego wrestlingu na świecie. Co jest najpiękniejsze w PWG? Oni nie potrzebują storyline'ów, oni nie potrzebują jakichś tam kontrowersyjnych sytuacji. Oni po prostu tworzą świetny wrestling, co niesamowicie mi się podoba. Zresztą każdy, kto oglądał PWG, chociaż ten jeden jedyny raz, jest w stanie powiedzieć, że poziom był zajebisty. Nawet tutaj, gdzie pierwsze dwie, może trzy walki były takie sobie, a potem jak się rozkręcili, to ten wysoki poziom już trzymany był do samego końca. Niczym. Nie, dobra, nie powiem tego, bo chciałem coś głupiego powiedzieć, to wolę w ogóle tego nie mówić. Przechodzimy do pierwszej walki. Rocky Romero, Azucar, czy jakoś Asuka, czy jakoś tak. Asuka. Nie wiem, jak on się tam przezywa. Kontra Tommaso Ciampa. Zwycięzcą został Tommaso Ciampa. No i cholera, przyjemna walka. Walka dobra, tyle że no naprawdę bez szaleństw. Mogło być zdecydowanie lepiej. Rockiego jako solowego zawodnika ogląda mi się bardzo przyjemnie. Jakoś niespecjalnie podoba mi się ten tag Team Forever Hooligans. Nie lubię ruskich, więc to może dlatego. Więc no, Rocky jako solowy naprawdę jest taki, jest dosyć zjadliwy, chociaż no wiecie, też on niestety nie urywa. Natomiast chodzi o, jeżeli na przykład, Jezus na przykład, jeżeli natomiast chodzi o Ciampę, to tu jest zdecydowanie już coś innego, bo według mnie Tommaso Ciampa jest aktualnie jednym z lepszych zawodników. No i te jego kolana, ludziska, te jego cholerne kolana, mordercze. Jak ja bym takim kolanem dostał w pys, to bym chyba umarł. I to na miejscu. Dodatkowo ten jego finisher, gdzie wrzuca, to jest taki backbreaker, tyle że na kolana, też wygląda straszliwie brutalnie. No i sam Ciampa jest cholernie ciekawy i czuję, że w tym roku może on naprawdę nas zaskoczyć i może wiele osiągnąć, bo moim zdaniem ja liczę wręcz na to, że zdobędzie on mistrzostwo Ring of Honor w tym roku. No bo tak naprawdę, jak oglądamy aktualne panowanie Michaela Elgina, to ciężko jest nam jakkolwiek zapamiętać to jego panowanie. Bo patrzcie, Michael Elgin jest świetnym atletą, jest świetnym zawodnikiem, jest bardzo utalentowanym zawodnikiem. What the fuck? Mój pies tutaj szaleje. Jest bardzo utalentowanym zawodnikiem. Tyle, że na mikrofonie on zasysa i nie jest on ciekawy. Ogólnie bez tego swojego muleta, tej fikuśnej fryzurki, też jakoś się dziwnie tak prezentuje. No zwykły koleś, w krótkich włosach, w stroju zapaśniczym, no i w sumie nic więcej. No dlatego aktualnie to jego panowanie jako mistrz Ring of Honor jest dosyć słabe i chciałbym, żeby właśnie Tommaso Ciampa ten pas od niego przejął. To jest też dobry, wydaje mi się, typ, bo Ciampa jest cholernie, cholernie zajebisty. No a poza tym jest ciekawszy od Elgina, no, co jest też dosyć ważne. No i tak. Koniec walki był jako tako zaskakujący, gdyż Ciampa wygrał po clothesline. No tego się nie spodziewałem, bo zazwyczaj w PWG walka się kończy po 20 finisherach, no albo po jakimś schoolboyu, a tutaj nie wiem, czyżby finisher był jakimś nowym clotheslinem od Elgina, od Ciampy, przepraszam. Bardzo możliwe. Ja wam muszę się przyznać, że
No niestety, ale wiecie, Ring of Honor oglądam raz na jakiś czas. To, co się pojawi, to oczywiście obejrzę. Ale tak to ja w sumie nie wiem, jakie oni mają finishery. Tylko, że no, wiecie, jak oglądałem Ciampę od dłuższego czasu, tak nigdy nie widziałem, żeby walkę zakończył poprzez clothesline, więc clothesline nie jest złym finisherem, ale tutaj spodziewałem się raczej czegoś więcej, właśnie jakiegoś takiego backbreakera, czy jakiejś takiej fikuśnej kombinacji i dopiero wtedy koniec, a tutaj dostaliśmy Rockiego, który po zwykłym clotheslinie już umarł. No był to dobry początek gali, tyle że tylko i wyłącznie dobry, co troszkę mnie zesmuciło, bo na PWG Solitaire Sword for Rock and Roll mieliśmy zajebistą walkę pomiędzy Brianem Cage'em i Roderickiem Strongiem i to był genialny początek. No a tutaj było dosyć słabo. Potem mieliśmy starcie ACH'a z Cedriciem Aleksandrem. Zwycięzcą został ACH, co też było wielkim zaskoczeniem. No i ogólnie przebieg walki też mnie troszkę zawiódł, przyznam wam szczerze, no bo jak na lotników, to tego latania było straszliwie mało. Tempo też jakieś nie było największe, przepraszam, ja tutaj beknąłem sobie po cichu. Ho, ho, ho. Tempo też jakoś nie było największe. No i tak naprawdę to po jakimś 20 czopie poczułem się już lekko taki znużony. Bo ileż można, no praktycznie, wiecie, no na samym początku, ho, ho, śmieszny, tak? Bo chop, 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 ale tak już po którymś razie, jak on znowu daje tego chopa i robi znowu to samo i udają Ricka Flaira i no fajne, ale no nie oni, tak? Oni są lotnikami. To są Murzyni, oni powinni nam zrobić super, mega epicką walkę, a wyszło tak sobie w sumie. Było oczywiście kilka naprawdę ciekawych, śmiesznych też momentów. Jak na przykład ten, gdy Cedric Alexander Suicide Dive'em prawie zabił fankę przechadzającą się przy ringu. Ja rozumiem, że to PWG, ale kurde, jak widzisz, że jest zawodnik za ringiem i jeden zawodnik jest w ringu i wiesz, że on może wyskoczyć, to nie idź kurde wokół tego czarnucha, który stoi za tym ringiem, tylko poczekaj sobie jakieś 10 sekund. No, ja bym tak zrobił, a ona się tam pcha, pcha i nagle Cedric Alexander leci i ona tak, wow, what the fuck? I prawie upada, widolka. No ale cholera, ludzie, uważajcie tam, kurde, tam nie ma żadnych barierek, tak, więc jest fajnie, ale jak już widzicie, że ktoś wychodzi z ringu, to przynajmniej cholera, uważajcie. Bo ci zawodnicy mają to w dupie, oni mają zrobić fajną walkę, a to czy tobie się coś stanie, czy nie, to już jest twój problem. Więc to było całkiem spoko. Nirfoli też było od groma, co mi się podobało, bo jednak, wiecie, na początku ta walka była po prostu słaba i to nie bójmy się tego nazwać po imieniu, no to ssało. Ale później zrobiło się już ciekawiej, później już było tak bardziej ekscytująco i w sumie byłem ciekaw, kto wygra. Stawiałem raczej na Cedrica Aleksandra, ale ostatecznie ACH po prostu wygrał. Jeżeli chodzi o samego Cedrica, to wydaje mi się, że to jest też kolejna ciekawa postać, której wróżę no, dosyć świetlaną przyszłość w Ring of Honor, w PWG i też w innych federacjach. Jeżeli chodzi też o ACH, no ACH jest cholernie dobrym lotnikiem, jest cholernie, no w sumie tylko i wyłącznie dobrym lotnikiem. Jest cholernie zajebistym lotnikiem, powiedzmy to po prostu tak. Ale w sumie oprócz tych lotów i oprócz śmiesznych wyrazów twarzy, no ja wątpię, żeby on storyline'owo miał nam coś ciekawego do zaoferowania. Więc no, w przeciwieństwie na przykład do Cedrica, gdzie jednak ja oglądałem kiedyś jego galę, jakieś tam proma, to sobie jako tako radzi. A ten ACH, no, dostanie kopa w pysk, robi jakąś taką dziwną minę, upada, potem trochę polata i o, wszyscy się cieszą. No, jest to całkiem spoko, no ale wiecie, nic więcej. Tylko i wyłącznie latasz, jesteś małpką czarną i tyle. Ale ogólnie, no, zaskoczenie w postaci jego zwycięstwa było dosyć duże, bo raczej myślałem, że ten nowo przyjęty do federacji Cedric Alexander zwycięży. A tu jednak ACH. Kto by się spodziewał? Potem mieliśmy starcie Best Friendsów, czyli Trenta i Chucka Taylora kontra Michael Elgin i Johnny Gargano. Nazwali siebie The Unbreakable Effin' Shebang. Nazwa taka sobie.
Ale ogólnie mówię wam tak. Ja jestem niesamowitym fanem Johnny'ego Gargano. Ale jednak żałuję, że Briana Cage'a z powodu kontuzji nie było ani w tej walce, ani na tej gali. On i Elgin po prostu do siebie lepiej pasują i czuję, że... No, oni są po prostu w teamie. Od dłuższego czasu. Oni wiedzą, jak ze sobą współpracować. Poza tym, Johnny Gargano miał walczyć o pretendenta do mistrzostwa PWG. Więc ja bym jednak wolał, żeby ten Cage tutaj był i walczył w tag teamie z Elginem, aniżeli właśnie tutaj taka kombinacja. No bo w sumie Johnny'ego Gargano by się chyba przyjemniej oglądało w starciu o pretendentstwo. No jednak, to jest Johnny Gargano, on zdecydowanie bardziej na to zasłużył. No ale dobra, no wrzucili go do tag teamu i no cholera, trzeba przyznać, że nie poradził, nie było to złe. Nie było to złe, nie było to tragiczne, wręcz było to cholernie dobre, co niesamowicie mnie po prostu zaskoczyło, bo na początku tak siedziałem i właśnie mówiłem, cholera, szkoda, że tutaj jest Johnny, bo Johnny powinien walczyć gdzie indziej, a tak go wrzucili do walki tag teamowej, no ale ostatecznie i tak nie zawiodłem się na tym, gdyż no starcie było naprawdę cholernie dobre. Jeżeli chodzi jeszcze o bestfriendsów, no bo tak mówię tylko o Elginie, tylko o Gargano, a bestfriendsów w ogóle nie ruszam, powiem wam szczerze, że oni, a w szczególności Chuck Taylor, jest po prostu jednym z moich najbardziej uwielbianych, jest jednym z najśmieszniejszych po prostu zawodników na scenie niezależnej. On jest po prostu geniuszem, ideał, to jest... Wiecie, jak na przykład możecie narzekać, że taki Santino Marella jest komediowy, tak? Że taki, nie wiem, powiedzmy Colt Cabana też jest taki komediowy i w sumie to tylko i wyłącznie tyle. Tak, nie dość, że Chuck Taylor jest cholernie śmieszny, to jeszcze potrafi walczyć, potrafi robić jakieś akcje wysokiego ryzyka, no. Aż dziw bierze, że po prostu nigdy on się nie pojawił w jakimś WWE czy Ring of Honor, czy gdziekolwiek. W sumie tylko i wyłącznie słyszymy, że on jest w jakichś takich federacjach niezależnych i nic więcej. A on naprawdę ma cholernie dużo do zaoferowania. Co troszkę szokuje. A jeżeli chodzi o Trenta, no też widzicie wielkie zaskoczenie, że zawodnik z WWE, który został jako tako wyruchany, no bo najpierw jego kolegę zwolnili, a potem go odzwolnili, jak sobie... No, czy nie radził? Radził sobie, tylko że pamiętacie, jak to było, gdy Trent już został sam. Jak już nie było tego tag teamu Dudebusters z Kaylenem Croftem. Praktycznie troszkę tam podziałali, trochę było fajnie, Kaylena zwolnili, czy tam Kaylen dostał kontuzję, czy cokolwiek. No i wtedy Trent już poszedł na jobberkę. A tutaj zadebiutował parę gal temu w PWG i naprawdę cholernie się wpasował. Szczególnie teraz, jak jest w tag teamie z Chuckiem Taylorem. Naprawdę jeden aktualnie jest też z lepszych, śmieszniejszych przynajmniej tag teamów na scenie niezależnej. No i ogólnie też, no bo nie ma co mówić tylko i wyłącznie na scenie niezależnej, bo aktualnie jest mało takich naprawdę dobrych tag teamów, jak spojrzymy na WWE na przykład. Jeżeli chodzi o samą walkę, to naprawdę było to cholernie dobre. No ale w sumie nie było to aż tak ogromnym zaskoczeniem. No, bo patrzcie, z jednej strony to jest PWG, tak? Więc jak tak teamy wam mogą pójść źle? Dopóki nie jesteście jakimiś tam słabymi po prostu zawodnikami, no to te tak teamy wyjdą zajebiście. No a po drugie, mieliśmy tutaj czterech zajebistych zawodników, którzy zawsze zrobią jakąś zajebistą walkę. Cały czas mówię zajebistą, no ale tak to jest cholera prawda, to jest PWG. Zawsze zrobią po prostu zarąbistą walkę i wiecie, nie mogło to pójść po prostu źle. No i właśnie wyszło fajnie. Masa świetnych akcji, masa nirfoli, co było też zaskoczeniem. Jednak, bo ja myślałem, że to po prostu będzie jakaś szybka akcja, że może nawet Gargano i Elgin wygrają. No a tutaj nirfol za nirfolem i ostatecznie to i tak właśnie bestfriendsi wygrali. Masa też śmiechu, no ale wiadomo, Chuck Taylor to jest od razu po prostu uśmiech mi się pojawia na twarzy, jak widzę Chucka Taylora. Ogrom tak teamowych akcji z oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, niespodziewanym zakończeniem. No i to mi się podoba, to mi się bardzo podoba. Jestem teraz ciekaw, co będzie dalej z Best Friendsami, no bo w sumie
Co więcej im pozostało, jak tylko zmierzenie się o mistrzostwa tag team, no bo czemu by w sumie nie? Czy coś ich zatrzymuje przed tym? Aktualnie też w PWG, no oprócz... No są tak, są Best Friendsi, są jak Baxi, są Candice i Joey. Potem mamy jeszcze Unbreakable Fucking Machines, czy tam Effing Machines, czyli Michael Elgin i Brian Cage. No to mamy cztery tag teamy. No i oczywiście tam mogą jeszcze kogoś innego zaprosić, ale ogólnie no coś dalej trzeba z tymi ludźmi robić. No póki co Best Friendsi robią zajebiste walki, są śmieszni. No więc kolejnym przystankiem wydaje mi się, że powinna być już taka walka o pasy tag team. Praktycznie, a czyli no miesiąc temu, poczekajcie, miesiąc temu Best Friendsi walczyli z Joey i Candice. Ale walczyli też z Young Bucksami i przegrali, bo pamiętam, że przecież na DDT 4, czy tam 5, czy tam, nie, 4 chyba, na DDT 4 na turnieju tak teamowym Best Friendsi wygrali, więc tutaj zaskoczenie, że już wtedy nie zdobyli mistrzostw tak team, no ale ewidentnie tutaj, znaczy ja też próbuję jakoś znaleźć tak sens, a tu nie ma sensu, to jest PWG, to mają być dobre walki i jeżeli ktoś tam, na przykład Excalibur powie, że okej, to teraz Best Friendsi walczą z nowymi, z mistrzami tag team, no to po prostu ta walka się odbędzie i najprawdopodobniej Best Friendsi wtedy wygrają, więc to jest tylko kwestia, wydaje mi się, czasu. Więc no, cały czas mówię, więc wkurwia już mnie to po prostu, ale ta walka naprawdę godna polecenia. Potem starcie, ostatnie starcie Kevina Steena w PWG, gdzie zmierzył się z Trevorem Lee. No i tutaj, moi drodzy, była to kolejna cholera świetna walka. Lee praktycznie przez całe starcie był niszczony i gnojony przez Steena. Parę razy udawało mu się przejąć inicjatywę i za każdym razem robił to w cholernie efektowny sposób. Moonsaulty, suicide dive, genialne kopniaki i ten fikuśny power slam, ten jego power slam jest po prostu genialny. Dodatkowo Trevor Lee odkopał po package pile driverze, co jest jednak niemałym wyczynem. No i ostatecznie wygrał. Trevor Lee poprzez small package pokonał Kevina Steena i wygrał w ostatniej walce Steena w PWG. Można powiedzieć, że dla Trevora była to póki co najważniejsza wygrana w jego karierze. I czuję, iż dobrze, że właśnie postawili na niego, bo na pewno jeszcze ten pan wiele razy nas zaskoczy. No bo jak to Steen powiedział, Trevor to przyszłość, no i ja w 100% w to wierzę. Pojawił się on chyba też na dwie gale temu, na Mount Rushmore. Przecież w Triple Threat meczu się pojawił. Już wtedy pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony i teraz z walki na walkę zaskakuje. Tutaj też cały czas obijany przez Steena. Ostatecznie przejmował inicjatywę. Jako tako mu to wychodziło. Wiadomo, zazwyczaj kończyło to się tak, że okej, zrobił tego moonsaulta, zrobił parę akcji, ale Steen i tak go na luzie po prostu zatrzymywał. Tutaj jednak po package pile driverze odkopał, co jest niespodziewane, no i wygrał, cholera, po small package. Może to jest tylko i wyłącznie small package, ale no zaczynamy od small package, kończymy na jakimś fajnym finisherze, więc... A poza tym ten jego... Bo ten, ja nie wiem, czy to jest power slam, czy to jest... Co? Ja nie wiem w ogóle, co to jest. To jest... Jak ktoś wie, jak to się nazywa, jak ta akcja się nazywa, to po prostu no musicie mi to napisać, bo to jest cholernie efektowne. Naprawdę, i to jeszcze na takim Steenie, który, wiecie, waży trochę, więc jak to cholera jest możliwe, że oni tak dziwnie się obracają? Nie rozumiem po prostu. Normalnie tego nie rozumiem, ale strasznie mi się ta akcja podoba. I widzę, że Trevor może być w przyszłości no naprawdę dobry. Naprawdę cholernie ciekawy. Po walce Kevin podziękował wszystkim. Oczywiście wszystkim fanom, wszystkim zawodnikom, ogólnie tam wszystkim ludziom na świecie. Po czym pożegnał się mówiąc, że jedzie pomagać El Generico w Meksyku, no bo tam wiecie, w Meksyku są słonie, które potrzebują pomocy, no i ja to rozumiem, tak? El Generico potrzebuje po prostu pomocy ze słoniami, no to no trzeba mu pomóc, cholera, trzeba mu pomóc, więc jest dobrze. No, mam oczywiście nadzieję, że Steen sobie poradzi w tym WWE. Liczę też na to, że w końcu zobaczymy walkę Sami Zayn, czy tam El Generico kontra Kevin Steen na WrestleManii. Szkoda oczywiście z tego, że już go nie zobaczymy na scenie niezależnej, że już go nie zobaczymy w Ring of Honor, że już go nie zobaczymy w PWG.
No ale z drugiej strony jestem niezmiernie podekscytowany tym, że zobaczymy go w WWE. Jestem niezmiernie podekscytowany tym, jaka przyszłość go po prostu czeka. No i tak naprawdę dla każdego zawodnika ze sceny niezależnej to jest wiele celów, ale tym najważniejszym celem jest zdobycie możliwości walczenia w WWE. No i dążą do tego za każdym razem, kiedy walczą, kiedy leje się z nich krew, kiedy po prostu robią pięciogwiazdkowe walki i za każdym razem myślą, dobra, chcę iść jednak do tego WWE, tam mam szansę, żeby się pokazać wszystkim ludziom na całym świecie, być, nie wiem, na WrestleManii. Wiecie, więc to jest po prostu marzenie każdego z tych zawodników. No a takie marzenie wreszcie Kevinowi Steenowi się spełniło, samemu tak samo i wielu innym, którzy aktualnie dołączyli do NXT, do WWE. Więc no tak jak mówię, jestem niezmiernie tym podekscytowany i zobaczymy, co przyniesie przyszłość dla Kevina Steena. Nie chcę, żeby on skończył tak samo jak Chris Hero, ale powiedzmy sobie szczerze, Chris Hero sobie sam sobie zawalił. Szczególnie jak widzimy, co się z nim dzieje teraz. Więc no, szkoda, bo Chris jest zajebisty. Chris jest awesome, po prostu. Dobrze, potem mieliśmy starcie Frankiego Kazariana, który powrócił, z Brianem Kendrickiem, który w zasadzie też powrócił. Zwycięzcą został Kazarian, no i tak, bardzo, na samym początku mogę powiedzieć, że bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Kazarian, bo nie spodziewałem się, że jest on jeszcze aż tak dobry, bo wiadomo, wiek robi swoje, ale cholera, naprawdę dobrze on sobie poradził. Walka niestety była znowu tylko i wyłącznie dobra. Spowodowane to było tym, że Brian Kendrick stracił już na szybkości, stracił na efektywności i tak naprawdę no był po prostu taki zwykły. No, ta walka niczym nie zaskoczyła. Było to, można powiedzieć, takie podręcznikowe starcie bez zaskoczeń, które miało na celu tylko i wyłącznie pokazać, że okej, okay, tacy zawodnicy jeszcze są na scenie niezależnej, tacy zawodnicy jeszcze walczą, potrafią zrobić fajne starcie, no ale w sumie to jest takie fajne starcie. Fajne starcie to by było w TNA, powiedzmy. To by mogło być zajebiste starcie, najlepsze starcie w karcie. O, wow, najlepsze starcie w karcie, fest. Najlepsze starcie na gali, ale no w PWG to tak troszkę, no chcieli zrobić coś genialnego, znaczy chcieli zrobić fajną walkę, no i wyszło im. No ale nic więcej, po prostu, nic więcej. Było dobrze i tyle. Więc no czuję lekki niedosyt i szczerze, jeżeli miałbym być tak w 100% szczery, to wolałbym częściej oglądać Kazariana aniżeli Briana Kendricka. Po prostu Kaza jakoś bardziej lubię. No a poza tym Kazarian te 11 lat temu walczył w main evencie PWG, więc jednak historia za tym zawodnikiem jest już dosyć długa. Potem tak, mieliśmy starcie o pretendenta do mistrzostwa PWG, gdzie początkowo miał Johnny Gargano walczyć w triple threat meczu, no ale został dodany do starcia tak teamowego. Co, no trochę szkoda, bo to starcie mogło być jeszcze lepsze, bo przyznam wam się szczerze, że Roderick Strong kontra Adam Cole po prostu mnie zniszczyło. To było zajebiste widowisko. Poza tym, Adam Cole, uwielbiam Adama Cole'a. To jest jeden z nielicznych zawodników, który naprawdę potrafi człowieka rozśmieszyć i potrafi zrobić naprawdę zajebistą walkę. Adam Cole jest aktualnie świetny. Adam Cole jest też jednym z najlepszych zawodników na scenie niezależnej. Jeżeli nie obserwowaliście Adama Cole'a, to no ja wam polecam się z nim zapoznać. Były mistrz PWG, były mistrz Ring of Honor. Jeden z lepszych mistrzów ogólnie w Ring of Honor aktualnie ogólnie, you know it, bro. Szkoda właśnie, że Elgin mu ten pas odebrał, bo tak patrząc ogólnie, to jednak Adam Cole był zdecydowanie ciekawszym mistrzem. No ale co najbardziej mi się podobało, to na początku, gdzie Adam Cole mówi konferencjerowi, że masz powiedzieć, że ja powinienem być jeszcze mistrzem PWG. Oczywiście konferencjer to mówi, a fani skandują. You tap out, you tap out. Na co Adam Cole odpowiada? Suck my dick, suck my dick. To mnie po prostu rozpierdoliło. Ja uwielbiam. Adam Cole jest znany z tego, że mówi suck my dick, ale
Nie, to było po prostu zarąbiste. Niesamowicie mi się to podobało. Jeżeli chodzi o samo starcie, to naprawdę, no, ja pierdzielę. Niesamowite po prostu widowisko. Dawno aż tak fajnie się nie czułem oglądając walkę wrestlingową. Szybkie tempo, zabójcze kontry. Jak w ogóle Adam Cole skontrował tego backbreakera na figure four leglock? Ach, to jest coś po prostu niesamowitego. Szybkie i zdecydowanie zaskakujące zakończenie. No i przyznam wam, że nie spodziewałem się na samym początku, że ta walka będzie aż tak dobra. No ale z drugiej strony tutaj znowu dwie rzeczy. PWG i dwóch zajebistych zawodników. To nie może pójść źle. Strong jest aktualnie pretendentem. Wygrał to miano w dniu swoich urodzin, więc no czuję, że szykuje nam się świetna walka o mistrzostwo PWG. No ale przejdziemy po walce o pas PWG do kolejnej takiej lekkiej wzmianki, no bo tam też Roderick Strong się pojawił. A w zasadzie to już będziemy mówić o walce o mistrzostwo PWG. Kyle O'Reilly kontra Chris Hero, który no niestety, ale po przybraniu tych kilogramów wygląda nie za dobrze, znaczy no nie za dobrze on wygląda. Powiedzmy sobie to szczerze, wygląda obrzydliwie. Jak porównamy sobie Chrisa Hero jeszcze z, powiedzmy, bo on na Solar Soul nie walczył, ale walczył na Mount Rushmore z Adamem Colem. Tak, z Adamem Colem on tam walczył. Wyglądał super. Gdy pojawił się w Ring of Honor, gdy wrócił na Final Battle, wyglądał świetnie. Teraz, po przybraniu tych wszystkich kilogramów, no nie wygląda on po prostu za dobrze. Wiadomo, to jest nadal Chris Hero, on nadal potrafi zrobić zajebiste walki, bo to jest Chris Hero po prostu. No tyle, że wydaje mi się, że zamiast. Znaczy, on po prostu mógł się troszkę załamać jednak, bo wiecie, ćwiczył, 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 a WWE powiedziało mu, że wal się człowieku, za mało ćwiczysz. No to w końcu on sobie powiedział, a to mam tu w dupie i się nawpieprzam różnego typu burgerów. No ale też, wiecie, to też za bardzo nie jest wyjście, bo on teraz po prostu udowadnia oficjalom WWE, że to oni mieli rację i oni mogą powiedzieć, a widzicie, a co gdyby on został u nas w NXT? Teraz też by wyglądał tak obrzydliwie. No i wiecie, to jest zamiast po prostu się postarać i trzymać się tego, co mówił, bo Chris Hero mówił, że on wróci do WWE, wróci lepszy niż kiedykolwiek. No jak widzimy, no póki co jest cienko, póki co Ring of Honor nie chce go w ogóle bookować na swoje tam eventy, z tego powodu właśnie, że wygląda tak, a nie inaczej. Co jest też dosyć przykre, bo aktualnie wydaje mi się, że Chris Hero mógłby nawet wygrać mistrzostwo Ring of Honor, gdyby tylko i wyłącznie zrzucił paręnaście tych kilogramów. To się pewnie da zrobić, skoro on wygląda tak zajebiście, no to niech po prostu wróci do tej starej formy. Ale dobra, jeżeli chodzi o walkę, no ludziska, niektórzy mogą powiedzieć, że to starcie było po prostu nudne. No i okej, mogę się z tymi oskarżeniami, można powiedzieć, zgodzić. Jednakże dla mnie było to po prostu niesamowicie genialny pokaz technicznego wrestlingu, który ja po prostu ubóstwiam. Walkę oglądało mi się cholernie dobrze i świetnie się po prostu przy tym bawiłem. Nawet ten wygląd Chrisa Hero po pewnym momencie już aż tak bardzo mi nie przeszkadzał. Widać oczywiście było, że Kyle miał czasami problemy z objęciem swojego oponenta, ale i tak naprawdę bardzo dobrze sobie poradził. 30-minutowa batalia była zajebista, była genialna. Kyle O'Reilly pokazał się ze świetnej strony. Nie upadł ani razu praktycznie, gdy Chris Hero go kopał. Nawet już w pewnym momencie, gdy Chris Hero tak krzyknął "Stay the fuck down!" Kopnął go w pysk, a Kyle O'Reilly pokazał mu środkowy palec. Fuck you! To było po prostu świetne. Wszystkie te ciosy od Chrisa Hero, Kyle O'Reilly jednak wytrzymywał, jednak stał. Pokazał po prostu swoje serce do walki, ogromne serce do walki, swoją ogromną determinację. W zasadzie wydawało się już w pewnym momencie, że Kyle O'Reilly robi wszystko, żeby wygrać, a nie potrafi. Tak samo z drugiej strony robił Chris Hero. Przywalił mu łokciem, raz, dwa, nie udało się. Kopnął go w pysk, raz, dwa, nie udało mu się. Wykonywał jakieś. W ogóle wszystkie te submissiony w tym meczu były po prostu epickie. Szczególnie
ten, jak Kishiro zaczął Kyle'owi wykręcać tą nogę. Ach, tak mówię po prostu, ja pieprzę, skończ, Chris, po prostu przestań już, bo to mnie już zaczyna boleć. Ale naprawdę, cholera, no niesamowicie mi się ta walka podobała. I to było jednak dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo wiecie, zważywszy na kilogramy od Chrisa, pokazał on, że potrafi zrobić 30-minutowe starcie. Nie wyglądał jakoś źle podczas tego starcia, wyglądał bardzo dobrze, co cholernie było zaskoczeniem dla mnie, bo ja po 2 minutach bym już pewnie nie miał złapać powietrza, bo ja tam wiadomo, tak nie ćwiczę, nie? Ale po prostu Chris Hero cholernie pozytywnie mnie zaskoczył. No i w tym starciu pokazał się też właśnie ze świetnej strony. Tak samo jak Kyle, tak samo Chris udowodnili, że no potrafią, że niesamowicie potrafią walczyć, że mają też niesamowitą chemię, bo no jeśli mam być szczery, to ta walka jest aktualnie może nawet w moim top 3 najlepszych walk w tym roku. Cholernie mi się to podobało. Naprawdę cholernie mi się to starcie podobało. Tylko, że tak jak mówię, no zapewne pamiętacie, jak kiedyś zachwalałem walkę Johnny'ego Gargano z Kylem O'Reillym. No i teraz zachwalam walkę Chrisa Hero z Kylem. Jest to spowodowane tym, że ja po prostu ubóstwiam techniczny wrestling i oczywiście świetnie się bawię przy na przykład tam walkach, gdzie wszyscy latają, że wszędzie coś się dzieje, że jest masa akcji, szybkie tempo, ale tak naprawdę ja nie za... Bo no, wiecie, takie coś możecie zobaczyć w WWE, tak? Tam większość osób lata. Ale pokażcie mi taką 30-minutową walkę z ostatnich, nie wiem, powiedzmy 5-6 lat, gdzie tak pięknie był użyty technicznie wrestling. Długo czegoś takiego w WWE nie było i to straszliwie mnie wnerwia, bo naprawdę, no, latanie możecie zauważyć wszędzie, tam jakiś brawl możecie zauważyć wszędzie, ale prawdziwy techniczny wrestling ludziska to jest po prostu piękno i nie każdy potrafi tak walczyć i nie każdy potrafi zrobić ciekawą walkę. Tutaj im się udało. Bardzo możliwe, że to było też spowodowane tym, że Kyle O'Reilly był tutaj ogromnym underdogiem, który no ostatnią normalnie można powiedzieć kroplą krwi, ale jednak trzymał się ostatnimi tymi siłami, się trzymał tych lin, już nie umiał, ale dalej próbował walczyć i ostatecznie też po armbarze czy tam armbreakerze udało mu się wygrać, więc cholernie mi się ta walka podobała, naprawdę 10 na 10 IGN, można by powiedzieć. No i po walce do ringu wszedł Roderick Strong, który chciał pogratulować Kyle'owi. Gratulacje skończyły się tym, że po chwili Roderick Strong odbił się od lin, kopnął w twarz sick kickiem Kyle'a O'Reilly'ego, wykonał mu backbreakera po raz pierwszy, potem wyszedł z ringu, wszedł ponownie, wykonał mu backbreakera po raz drugi, podniósł mistrzostwo PWG, którego nawiasem mówiąc nigdy nie wygrał. No i wysłał, można powiedzieć, jasne oświadczenie Kyle'owi i przyznam wam szczerze, że czekam z niecierpliwością na ich walkę, bo to może być naprawdę ciężka obrona mistrzostwa dla Kyle'a O'Reilly'ego i to będzie kolejna zajebista walka z technicznego punktu widzenia. To będzie naprawdę genialne i ja już się nie umiem tej walki doczekać. Ciekawe też, co będzie z Chrisem Hero, czy jeszcze się będzie pojawiał, bo jak wiecie, zacznie zrzucać te kilogramy, no to ktoś tam może jeszcze go będzie bukował, a jeżeli będzie wyglądał coraz gorzej, no to wydaje mi się, że już za niedługo nie zobaczymy Chrisa Hero. Co jest przykre, bo jednak jestem jego jakimś tam fanem. Straszliwie mocno mi się podoba to, co ten gość robi i no jest mi trochę przykro, jak widzę, jak on wygląda. Oczywiście potem już nie jest aż mi aż tak przykro, jak widzę, jak on walczy, no ale jednak, nie? Wiecie, to jest jednak strzał w jaja, jak federacja, w której dorastałeś, można powiedzieć, mówi ci, że cię nie chce zabukować, bo jesteś za gruby. No a tak jest aktualnie w Ring of Honor, no. No i oczywiście przechodzimy do main eventu. Walka o mistrzostwa tag teamowe PWG, Guerrilla Warfare, czy jakoś tak to się nazywa. Pro Wrestling Guerrilla Warfare, coś w tym stylu. No po prostu ekstremalno-hardkorowe starcie. Young Bucksi, czyli Matt i Nick Jackson, kontra The Cutest Tag Team, czy jakoś tak, Joey Ryan i Candice LeRae. Naprawdę
No powiem wam, jeżeli mam wybrać walkę numer jeden, to cholera, tutaj mam ogromny problem, bo z jednej strony starcie opas PWG mi się podobało z tego powodu, że było to technicznie genialne, ale z drugiej strony Joey Ryan, Candice i Young Bucks zrobili cholernie zajebisty main event, cholernie zajebiste starcie, gdzie działo się, co chwilę się coś działo, wszystko się tam działo. Dostaliśmy po prostu wszystko. Tak się czułem, jakby, nie wiem, jakby to były moje urodziny i nagle dostaję wszystko. Nagle dostaję stół, dostaję krzesła, dostaję żelki, dostaję pineski, nawet dostaję but z pineskami. No i też dostaję krew, czyli wszystko co ładne, wszystko co piękne zostało połączone w tą jedną walkę o pasy tag team. I no, wydaje mi się, że jeżeli nie oglądacie PWG i uważacie, że kobiety nie potrafią walczyć, to obejrzcie sobie tą galę, obejrzcie tą walkę, bo Candice LeRae pokazała się naprawdę z ogromnie zajebistej strony. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że jest ona w stanie przyjąć to, co przyjęła w tej walce, bo ona, można powiedzieć, otrzymała same najbrutalniejsze akcje. Od pile drivera za ringiem, który spowodował, że zaczęła krwawić, aż po najbardziej chyba brutalną akcję, którą widziałem w ostatnich paru latach, można powiedzieć, gdzie to Matt Jackson pinesko butem, nazwijmy to tak fikuśnie, tak pinesko butem wykonał jej super kick z taką siłą, że ja po prostu aż się chwyciłem, mówię, o kurwa, co tu się dzieje, nie? Ja pieprzę, ja nigdy bym chyba czegoś takiego nie przyjął, że na tym bucie są pieprzone pineski, gościu cię kopnie w głowę, te pineski ci się wbiją w tą głowę. Ja pieprzę, to jest brutalne i wiecie, i Candice te wszystkie ciosy przyjęła. No i ostatecznie też dzięki temu praktycznie Candice i Joey aktualnie są nowymi mistrzami tag teamowymi w PWG. Z czego jestem bardzo zadowolony. No, wydaje mi się, że to był też dobry moment na to, żeby mistrzowie wreszcie zmienili swoich właścicieli, żeby pasy mistrzowskie wreszcie swoich właścicieli zmienili. Zmieniły? Zmieniły chyba, nie zmienili, for fuck's sake. No a tutaj właśnie za to poświęcenie Candice, to za to wydaje mi się, że bardzo dobrze, iż postawili właśnie na nich. A poza tym to jest też coś innego. Young Bucksów się uwielbia, Young Bucksów się kocha, ale po prostu, no. Też czasami trzeba zobaczyć wreszcie coś innego, coś nowego, coś świeżego. No i można znowu powiedzieć, że była to jedna z lepszych walk w tym roku. Dzisiaj to chyba powiedziałem 3 razy już, ale naprawdę no, trudno się z tym chyba nie zgodzić, że ta walka była po prostu genialna. Jeżeli brakuje wam dobrych starć tag teamowych z dużą ilością jakichś tam przedmiotów, z dużą ilością brutalności, no i po prostu no, genialnych spotów, to proszę bardzo, Gala 11, main event, walka o mistrzostwo tag teamowe, gdzie walczy ludzie, kobieta, która po walce wygląda... Patrzcie, jak wygląda Candice na tym zdjęciu, a patrzcie, jak na tym zdjęciu wygląda Joey. Candice krwawi, a Joey nic. Nic mu się nie stało. On ani razu nie przyjął takiego bumpa, jak właśnie Candice, więc no wielki szacun dla niej. Wielki szacun dla niej i zdecydowanie... No ciekawe, to było cholera zajebiste. Bucksi oczywiście, no trzeba też przyznać, tak, że Bucksi po raz kolejny udowodnili, że są najlepszym tag teamem. No właśnie Candice i Joey w ostatnich miesiącach pokazali, że naprawdę zasłużyli na mistrzostwa i wreszcie udało im się to zdobyć. No i pytanie zostaje tylko jedno. Pytanie jest tylko jedno. Co teraz z Young Bucksami? Bo stracili wszystkie możliwe mistrzostwa. Mistrzostwa Ring of Honor, mistrzostwa PWG i mistrzostwa IWGP Junior Heavyweight. No i pytanie, co teraz z nimi? Czyżby WWE w zasadzie tylko jednej rzeczy nie osiągnęli, a jest to właśnie zdobycie mistrzostw tag teamowych w WWE. Ja bym cholernie był zadowolony z tego powodu, gdyby właśnie się tam pojawili, bo to jest genialny tag team. No i wydaje mi się, że mogą mieć świetlaną przyszłość właśnie w federacji Vince'a, jeżeli Vince ich dobrze wykorzysta, bo pamiętamy, jak było z Bucksami, gdy trafili do TNA. Mieli świetne walki, no ale występowali jako Generation Me i nie wyglądali za dobrze, nie prezentowali się za fajnie.
No ale wiadomo, TNA chciał stworzyć coś własnego i jakoś to nie pykło. Natomiast WWE, no to jest zawsze ten problem, tak? Co oni z nich zrobią? W każdym bądź układzie, no jak Baksi mogliby trafić do WWE i mogliby tam te pasy tag teamowe wygrać. Nawet by to mogło wyglądać tak, że wygrywają te pasy tag teamowe, bronią je przez jakiś czas, a potem odchodzą. To by mogło być też spoko. No ale dobra, po walce do ringu wszedł Kevin Steen, który został w dosyć specyficzny sposób pożegnany przez swoich partnerów z Mount Rushmore. Adam Cole powiedział, że przeprasza i że go kochają, że przepraszają i go kochają, po czym wraz z Bucksami wykonali mu triple superkick, co mniej więcej można powiedzieć było takim nawiązaniem do walki HBK'a z Rickiem Flairem z WrestleMania 24, gdzie to Shawn Michaels przed ostatecznym superkickiem powiedział, że kocha Ricka i przeprasza, więc takie dosyć fajne nawiązanie. No powiem wam, że Gala 11 z początku wydawała mi się, że no nie będzie aż tak dobra. Z początku myślałem też, że cholera, niedobrze zrobiłem, że nie podsumowałem tej poprzedniej gali, ale przyznać wam się muszę, że cały czas będę mówił, że dzisiaj jakoś chyba nie mam weny do tego nagrywania. Nagrywam już drugi film dziś i no nie idzie to tak, jak bym chciał. No ale są lepsze, są gorsze dni. Niestety, tak to jest. Szczególnie jak nagrywacie sami i na swój własny kanał, tak? Więc wiecie. No ale w każdym bądź układzie zapowiadało się tak sobie, a wyszło naprawdę genialnie. Jeżeli chodzi o moje top 3, no to tak, na miejscu trzecim starcie Roderika Stronga z Adamem Colem. No bo jednak Trevor Lee i Kevin... To powiedzmy tak, na miejscu trzecim ex aequo Adam Cole i Roderick Strong i Kevin Steen kontra Trevor Lee, bo tak naprawdę no od tej gali już nie będziemy mogli Kevina Steena wrzucić do topki, przynajmniej nie do topki, jeżeli chodzi o PWG i Ring of Honor, więc jednak tam powiedzmy, że ex aequo niech siedzą na tym miejscu. Jeżeli chodzi o miejsce drugie, dobrze, nie każdemu mogła się ta walka spodobać. Mi się to podobało, ale wiadomo, ja nie jestem każdym, tak? Więc Chris Hero i Kyle O'Reilly o mistrzostwo PWG. No i na miejscu pierwszym starcie o mistrzostwo takimowe PWG Candice LeRae i Joey Ryan kontra Young Bucksi. Więc no, to jest wszystko. Jak wam się podobała gala? Jak wam ogólnie przypadło do gustu to starcie? Jak wam się podobała walka o mistrzostwo PWG? No i jakie jest wasze nastawienie odnośnie Battle of Los Angeles, bo zapowiada się naprawdę zajebiste, zapowiadają się 3 dni zajebistego wrestlingu. Ja już się nie umiem po prostu doczekać. A i jeszcze, jakie jest wasze nastawienie odnośnie Candice, bo naprawdę kobieta się niesamowicie poświęciła i z tego, co gdzieś tam czytałem, Velvet Sky się to za bardzo nie spodobało i tam ogólnie napisała, że kobiety nie powinny w ogóle tak się poświęcać, nie powinny się ciąć. Wiecie, Candice LeRae nie dość, że wygląda fajnie, to jeszcze potrafi walczyć. Velvet Sky tylko i wyłącznie wygląda fajnie, bo ma fajne cycki i fajny tyłek, nic więcej. Więc no, niech tam nie pierdoli takich rzeczy, bo wiecie, ona by takiego poświęcenia nie zrobiła, a poza tym ona by nigdy nie walczyła w federacji, gdzie praktycznie walczysz cały czas z facetami. No ale to tyle. Eleven bardzo, bardzo, ale to bardzo mi się podobało. Było parę gorszych walk, no ale ostatecznie i tak zakończyłem tą galę po prostu uśmiechnięty i zachwycony. Więc to tyle z mojej strony. Ja już wam dziękuję za wysłuchanie tego filmu. Słyszymy się oczywiście w najprawdopodobniej w podsumowaniu, w typerze Night of Champions. No i pytanie, czy chcecie jeszcze jakieś podsumowanie tego Salt or Soul for Rock and Roll, bo aktualnie nie mam w sumie co robić. Jeszcze mam tam Evolve, które może obejrzę, no a tak to póki co mam przerwę. Znaczy no nie mam po prostu nic zaplanowanego, żadnej gali, którą muszę obejrzeć na przykład w tym tygodniu czy w przyszłym. Więc piszcie co tam, czy chcecie podsumowanie tego poprzedniego PWG. No i to tyle. Ja już wam dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia i cześć. Yo.